Siemanko, witam w specjalnym odcinku Matematyki na Wrotkach, tym razem na kwarantannie. Będzie on poświęcony liczbom parzystym. Tak się niefortunnie złożyło, że miałem wątpliwą przyjemność oglądać to, co się dzieje na tą chwilę w telewizji i chciałbym jednoznacznie rozwiać wątpliwości odnośnie liczb parzystych. Także, o czym będzie ten filmik? Ten filmik będzie o liczbach parzystych. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii, więc pozwoliłem sobie zapytać pewnego znanego matematyka, czy liczby parzyste to takie, co mają pary? On powiedział mi, że nie, skąd ten pomysł? Więc jak to jest? Jak to jest z tymi liczbami? Tak się składa, że liczby parzyste są to takie liczby, które zawierają w sobie cyfry wypisane przeze mnie tutaj. To jest bardzo ważne, ponieważ są to cyfry 0, 2, 4, 6 i 8. Nie ma więcej cyfr parzystych. Jeśli chodzi zaś o liczby, czyli o takie liczby, które mają dużo cyfr w sobie, takie dwucyfrowe na przykład, to liczby są, to muszą mieć na końcu jedną z tych cyferek z góry, czyli może to być 10, 12, ale tak samo może być też 14, 16, 24, 48, 92, 96, a nawet 100. Czy to tylko tyle? Znany matematyk odpowiada, oczywiście, że tak, nie ma tam żadnej dodatkowej głębi w tym. No naprawdę, nie ma co się zastanawiać, zróbmy sobie zadanie jakieś. Zastanówmy się, określ, czy liczba 2 jest parzysta. Patrzę na to, co sobie wypisałem wcześniej. Czy liczba parzysta to jest któraś z tych 2, 2, 2, wygląda to tak, jakby to było rzeczywiście 2. A odpowiedź jest prosta, w tym momencie jest to tak. Dobrze, kolejne zadanie, nie ma co tracić czasu. Czy liczba 5 jest parzysta? Znowu, patrzę na swoją ściągawkę. Nie ma tutaj tej cyfry. Nie ma piątki, to znaczy, że piątka nie jest parzysta. Dobrze, kolejne zadanie, kolejne 8. Czy 8 jest? Jest 8 na naszej ściągawce, znaczy to, że 8 jest liczbą parzystą. Jest to zdecydowanie liczba parzysta. Dobrze, zastanówmy się teraz trudniejszy przykład. 28. To będzie trudne, bo tu już mamy dwie cyferki, razem tworzą liczbę i tutaj nie ma jej na ściągawce, ale to muszę się zastanowić, bo tak, patrzę na tą liczbę, co jest na końcu, jest to 8, to znaczy, że moja liczba też jest liczbą parzystą. Zajebiście, zajebiście mi idzie, ale czy liczba ujemna też może być parzystą. Liczba ujemna to taka z minusem, nie? Znany matematyk odpowiada, daj mi spokój, ponieważ ma już dosyć tych durnych pytań i w ogóle bez sensu jest odzywać się do niego w tej sprawie, bo każdy wie, więc odpowiedzią na to pytanie zajmę się ja. Powiem, oczywiście, że tak. Liczby parzyste, nieważne czy są dodatnie czy ujemne, ważne jest dla nich to, że mają mieć 0, 2, 4, 6 albo 8 na końcu. I nieważne, czy będzie plus, czy minus, także patrzycie na ostatnią liczbę i macie odpowiedź, czy jest to liczba parzysta, tak? To chodzi o ten minus, ten, właśnie dokładnie ten, więcej tam nie ma. To jest jedyna rzecz, która się zmienia w liczbie ujemnej, ale ona nadal jest parzysta, ponieważ ma na końcu liczbę parzystą, tak? Dobrze, to już będzie zadanie bardzo trudne. Weźmy sobie 92, sprawdźmy. Tutaj już będziemy postępować podobnie jak w zadaniu poprzednim. Patrzę sobie na ostatnią cyferkę. Jest to 2. Jest to 2. W ogóle nie przejmuję się znakiem, bo to nic dla mnie nie zmienia. Jest dwójka, więc jest to liczba parzysta. Dobrze. Podsumowując tą dzisiejszą krótką lekcję, liczby parzyste, przypominam, to są takie liczby, które mają na końcu, jako ostatnią cyfrę, 0, 2, 4, 6 albo 8, niezależnie od znaku. Jeśli mają na końcu, na miejscu jedności 0, 2, 4, 6 albo 8, to będą parzyste. Słuchajcie, nie może się obyć bez zadania domowego. Moje zadanie domowe po pierwszym filmiku jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli oglądacie to z rodzicami, to koniecznie pokażcie im to. Wyłączcie cholera telewizję i zacznijcie myśleć. Dziękuję.